Cesarstwo jest prawem. Prawo jest święte. Avers Septima, monety obiegowej. Drugie cesarstwo upadło. Dynastia Remanów przepadła. Kraj pogrążył się w chaosie. A na jego zgliszczach powstało nowe cesarstwo. Nowa dynastia. Dynastia Septimów. Ale jak to wszystko się zaczęło? Tego dowiecie się w dzisiejszym materiale. Ja jestem Kamil Prabucki i zapraszam na krótką historię cesarstwa. Tom trzeci. Na początku trzeba zaznaczyć, że trzecie cesarstwo nie jest tym samym państwem co drugie i pierwsze. Jest strukturą polityczno-wojskową, która po raz trzeci zjednoczyła Tamriel pod jedną władzą. Tym razem była to dynastia Septimów, pochodząca od Tibera Septima. Z tego powodu państwo to nazywane jest też Cesarstwem Septimów, albo Smoczym Cesarstwem. Założone zostało w ostatnim roku drugiej ery, czyli 896. Rok kolejny był już pierwszym rokiem trzeciej ery. W tym wypadku pomiędzy erą drugą, jak i trzecią nie było roku zerowego, a każdy kolejny rok trzeciej ery określał, jak długo istnieje Cesarstwo Septimów. Zapoczątkowaniem powstania tego cesarstwa była wielka kampania wojenna Tibera, która rozpoczęła się w 854 roku drugiej ery. Po upadku dynastii Remanów Tamriel stanęło w ogniu wojen domowych. Dawne prowincje cesarstwa postanowiły wywalczyć swoją niezależność, a inne przejąć władzę cesarską pod swoje berło. Skyrim ogłosiło się niezależnym królestwem, a jego królowie zaczęli łapczywie spoglądać na pogranicze, które chcieli włączyć w obręb swoich włości. Falkret, miasto, które obecnie należy do Skyrim, było wtedy niezależnym miastem, którego król chciał ponownie zjednoczyć posiadłości kolowiańskie. Wtedy łączył go z królem Skyrim wspólny interes w pozbyciu się zagrożenia, jakie stanowili dla nich pogranicznicy. Dlatego zgodził się na ryzykowny sojusz z Nordami, tworząc pierwszą koalicję tej wojny. Kulekain, bo tak nazywał się ówczesny król Falkret, wraz z Nordami pokonał wspólnego wroga i co bardzo ważne, udało mu się zachować dobre stosunki z królestwem Skyrim. Pokój od północy umożliwił królowi realizację swojego planu zjednoczenia ziem kolowiańskich, co mu się poniekąd udało, dzięki czemu został królem północnej Kolowii. W 852 roku drugiej ery potężna grupa Bretonów i Nordów zawiązała sojusz przeciwko kolowiańskiej armii już pod władzą króla Kulekaina i skierowała się w głąb Cyrodiil na długo przed nadchodzącą z północy siłą. Na usługach króla Kulekaina był pochodzący z Alker bretoński generał Hjalti Wczesna Broda. Siły sojuszu bretońsko-norskiego osiadły w kolowiańskim mieście Sankre Tor, którego posadowiona na klifie twierdza nie posiadała żadnych słabych punktów w swej konstrukcji, wytrzymując na przestrzeni wieków wszelkiego rodzaju oblężenia. Jednak Hjalti, nawiedzony wizją grobu Remana III i jego amuletem królów, skierował swe siły wprost na miasto. Podczas oblężenia siły kolowiańskiego oddziału odciągnęły uwagę większej armii norsko-bretońskiego sojuszu. W tym czasie Hjalti został zaprowadzony przez bretońskiego zdrajcę sojuszu do sekretnego wyjścia z twierdzy położonego na jej tyłach, zabezpieczonego przed ludzkim wzrokiem magią. Dostawszy się do zamku, generał wziął w niewolę ostałą się na zamku bez obstawy norską i bretońską szlachtę, stojącą za sojuszem. Tym samym zmuszając ich do ogłoszenia poddaństwa. Będący pod wrażeniem Nordowie natychmiast zerwali sojusz z Bretonami, odnajdując w Hjaltim godnego dowódcę, dołączając do jego sił. Sam Hjalti odnalazł w grobowcu Cyrodiilów ujrzany w wizji amulet królów i zakładając go udowodnił, iż pochodzi z linii smoczej krwi. Przez choć cień szansy powrotu smoczej krwi, Tsesta o imieniu Werszu
potomek członków Smoczej Straży z czasów II Cesarstwa, dołączył do kompanii generała Hjaltiego, przyjmując cyrodiliańskie imię Renalda. Z przyczyn politycznych mieszkańcy południowych posiadłości kolowiańskich nie okazywali miłości pochodzącemu z północy zdobywcy, nawet otwarcie okazując Kulekajnowi wrogość. Hjalti Wczesna Broda i jego tajemniczy sojusznik Ysmir Wulfhard mieli jednak plany zdobycia większej władzy. Breton przekonał Kulekajna, by ruszyć na cesarskie miasto, wiedząc, że samemu ze swymi małymi w porównaniu z kolowiańską armią siłami nie zdoła przedrzeć się przez nieprzyjazne tereny Kolowi, argumentując, że zasiadając na rubinowym tronie jako cesarz, kolowianin zagwarantuje swą władzę zarówno w Kolowi, jak i Nibenaj oraz wreszcie Cyrodiil. We wspomnianym już 854 roku drugiej ery armia Kulekajna zbrojnie wkracza do cesarskiego miasta, przytłamszając siły broniących go magów bitewnych i w końcu zajmując je. Kolowianin miał niebawem zostać koronowanym cesarzem, jednak nim to się stało, zostaje potajemnie zamordowany przez Hjaltiego, który potem publicznie oskarża o skrytobójstwo jego kolowiańskich suzerenów, przeciwko niemu spiskujących. Na miejsce Kulekajna cesarską koronę zakłada Hjalti Wczesna Broda z rąk maga bitewnego Zurina Arctusa, przyjmując imię Tiber Septim. Tiber Septim pierwszym dekretem okazuje hołd wobec swego byłego zwierzchnika, oddając mu szacunek i ustanawiając poświęcony jemu kult cesarza Zero. Gdy Tiber Septim rozpoczął swe panowanie nad Cyrodiil, jako Breton nie posiadał wielkiego poparcia pośród cesarskich, a jedynymi ludźmi, którzy opowiedzieli się za jego rządami, był lud Skyrim, spośród których większość młodzieńców ruszyła na południe dołączyć do jego armii. Choć starszyzna Nordów słusznie obawiała się, że królestwo na zawsze straci większość z tych młodych mężczyzn, nie zdziałała nic wobec tego zagrożenia dla populacji całego państwa, nie mogąc przeciwstawić się oddaniu młodzieńców wobec cesarza, o którym słyszeli, że używa legendarnej mocy przodków, bohaterów dawnych sag, pradawnej mocy Tuum, charakteryzujących smocze dziecię. W samym cesarskim mieście wkrótce, w 867 roku drugiej ery, wybuchł bunt ćmy, kiedy to kultyści zakonu ćmy wypchnęli cesarską armię poza mury stolicy, a jedynym ostałym w jej terenie legionem był Legion III, złożony z nastoletnich kolowiańskich rekrutów, którzy oblegani w barakach Hesoda nie poddali się do końca oblężenia, za co otrzymali tytuł oddanych i dostąpili honoru towarzyszenia Tiberowi Septimowi w jego kolejnym wjeździe triumfalnym przez główną ulicę cesarskiego miasta. W końcu Tiber Septim, po wielu dziesięcioleciach wojen, podbił i zjednoczył cały kontynent, w tym także aldmerskie dominium, które najdłużej utrzymywało niezależność, ponieważ stanowiło najpotężniejsze królestwo. Utworzył cesarstwo, wprowadził je w Złotą Erę i dał początek kilkusetletniej dynastii. Przez Nordów został nazwany Talosem, a dzięki swej potężnej i niezwykłej mocy oraz dokonaniom został włączony w panteon 10 bóstw. Na łożu śmierci Tiber Septim postanowił oddać tron i amulet królów swojemu wnukowi, Pelagiusowi Septimowi I. Zmarł w 38 roku trzeciej ery i przeżył 108 lat, a panował 38 lat. Został pochowany w katakumbach twierdzy San Kretor wśród członków dynastii Cyrodiil. Po śmierci cesarza padało przez 2 tygodnie bez przerwy, jakby sam kontynent płakał po stracie ukochanego władcy. Przez wiele stuleci na rubinowym tronie zasiadali władcy z dynastii Septimów, władając to lepiej, to gorzej, jednak nikomu z nich nie udało się dorównać takiej potędze, jaką stworzył Talos. Mimo to, smocze cesarstwo władało nieprzerwanie kontynentem Tamriel. Do czasu, gdy nastało wydarzenie, które było początkiem końca świetności tej dynastii.
Wydarzenie to zostało nazwane kryzysem otchłani. Zapoczątkował je Merunes Dagon, formalnie wyniosły i najmożniejszy pan i dowódca, daedryczny książę i bóg zniszczenia, zmiany, rewolucji, energii i ambicji. Kojarzony z klęskami żywiołowymi, takimi jak trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów. Zabił on cesarza Uriela Septima VII w 433 roku III ery za pośrednictwem ludzi z mitycznego Brzasku, czyli kultu daedrycznego księcia Merunesa Dagona. Normalnie sfery otchłani i mundusa są podzielone przez magiczną barierę, która jest nie do przebycia zarówno dla daedr, jak i śmiertelników. Bariera istnieje tylko, gdy ktoś z dynastii Septimów panuje na tronie Cyrodiil i smocze ognie płoną. Gdy jednak zamordowany został Uriel VII i jego trzej synowie, Dagonowi udało się uzyskać dostęp do śmiertelnego świata poprzez wrota otchłani i był w stanie wprowadzić na Nirn swą armię. Całość tego najazdu jest motywem przewodnim czwartej odsłony cyklu The Elder Scrolls – Oblivion, w której to następują poszukiwania ostatniego Septima. Gdy udało się odnaleźć Martina Septima przez bohatera znanego jako bohater Kwacz, udali się oni razem do świątyni Władcy Chmur, a nieco później bohater odzyskał Amulet Królów. Amulet ten był boskim artefaktem, który jest w stanie rozpalić smocze ognie i ponownie uruchomić magiczną barierę. Ostatecznie bohater, gdy odzyskał Amulet Królów od lidera kultu daedrycznego pana, przekazał go Martinowi, który za jego pomocą zamienił się w awatara Akatosza i pokonał Merunesa Dagona w bitwie o cesarskie miasto, zamykając tym samym wrota otchłani. Pokonanie Dagona oznaczało zakończenie kryzysu i uruchomienie bariery raz na zawsze. Jednakże zakończyło się panowanie wielkiej dynastii Septimów, a wraz z nią zakończyła się trzecia era. Po śmierci ostatniego Septima rządy objął niechętny władzy kanclerz Okato. Parę lat później został zamordowany przez Talmor, czyli aldmerskie dominium, które odzyskało niezależność, a całe Tamriel pogrążyło się w krwawej wojnie domowej, w wyniku której powstał Alinor i odłączył się od cesarstwa. W 17 roku czwartej już ery władzę objął Titus Mede I, zajmując cesarskie miasto siłą tylko 1000 ludzi i rozpoczął tym samym dynastię Mede, która panuje po dziś dzień. 30 dnia pierwszych mrozów 171 roku czwartej ery aldmerskie dominium rozpoczęło wielką wojnę. Aldmerskie armie napadły jednocześnie na Hammerfell i Cyrodiil, a cesarskie miasto zostało zdobyte niedługo później. Jednak w 175 roku IV ery, w bitwie o Czerwony Trakt Okrężny, Titus Mede II okazał geniusz taktyczny i wygrał bitwę, odbijając tym samym cesarskie miasto. Z racji sporych strat po obu stronach i nieznajomości liczebności armii wroga, podpisano konkordat bieli i złota, rozpoczynając grę na przeczekanie, ponieważ elfy mają o wiele mniejszy potencjał ludnościowy i są wiele mniej płodne od ludzi. Na jego mocy w cesarstwie została zniesiona wiara w Talosa, który przez Talmor został wykluczony z panteonu bóstw, ponieważ był cierniem w ich oku i upokorzeniem w ich historii. Tego roku też Hammerfell ogłosiło niezależność od cesarstwa. W 201 roku IV ery wybuchła wojna domowa w Skyrim, rozpoczęta przez Jarla Ulfrika, winnego za wcześniejszą rzeź na cywilach pogranicza. Winny jest on bowiem śmierci wielu małych dzieci, kobiet i urzędników niezwiązanych z walką. Sam Ulfric jest wspierany przez aldmerskie dominium, które chce osłabić cesarstwo, doprowadzając w drugiej najbogatszej prowincji do wojny domowej, która ma na celu dać Skyrim niezależność, tak jak przed panowaniem Tibera Septima, za którym to sami się wtedy opowiedzieli. Na domiar złego smoki powróciły do Tamriel.
Talmor rozpoczyna coraz agresywniejszą działalność, a jedyna nadzieja w tajemniczym nieznajomym, który okazuje się być smoczym dziecięciem, tak jak niegdyś Talos. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał. W kolejnym filmie będziemy mówić więcej o Aldmerskim Dominium, czyli krótka historia Somerset. A na dziś to tyle i do następnego razu. Bywajcie!